No i co? Posuwa się to wszystko do końca. Bidet, WC zamontowany, zaraz staje kabina, grzejnik, montaż szafki do końca i finito, ale nie mogło się obyć przecież bez problemów, bo jakby to było, gdyby wszystko pasowało, to chyba każdy wie, że na każdym remoncie jest problem, a mianowicie tu się pokazało to, że jest podwójna umywalka, duża szafka i co? Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Szuflada się nie zamknie, bo wali tyłem w kranik. No to było nie do wymierzenia wcześniej, no przeliczenia, wiecie, milimetr, centymetr, tego się nie da wyliczyć. Teraz tutaj będzie trzeba odkręcić prawdopodobnie kraniki, zastosować kolanko z przedłużką, pójść w bok i żeby ten kranik po prostu był z boku. I drugi to samo, bo też uderza w tył. A dlaczego tu wężyk z trójnikiem? Ktoś się zastanowi. Ano dlatego, że mamy podwójną umywalkę, mamy dwie baterie, więc trzeba rozbić wodę na dwa. A że nie mieli krótkich wężyków, takich 10-centymetrowych, tylko długie, to są takie, one będą, o, tu będzie sobie zawinięty, podłączony na jedną, na drugą stronę. Będzie funkcjonowało. No ale, co się trzeba urobić, to swoje, że trzeba dwa razy przekręcać, wykręcać i przerabiać. Można by było umywalkę podnieść do góry o tyle, żeby to minęła, no ale to już będzie za wysoko, także tak jest jak jest. Biorę się zaraz za kabinę. Kabina duża, a co najlepsze, tu jest szyba stała 90, a 120 to są drzwi, które się otwierają. Potężne drzwi. Nie wiem, jak ja to zamontuję sam. A jeszcze taka wisienka na torcie to odlew umywalki. Nie wiem, czy ja to teraz widać. Tu jest 0,5-centymetrowa szczelina. Cała umywalka tańczy na szafce. A ktoś może pomyśleć, że szafka jest przekoślawiona. No nie jest, bo było to sprawdzane. Szafka nawet jak stała bez nóżek na prostym, czyli na stole, była skręcana i położona na tym była umywalka i było coś takiego. Tak jest skoślawiona, wiecie, przegięta jest tutaj w tej swojej płaszczyźnie umywalka. Wiadomo, tam się coś podłoży i to się wyrówna. Pół na pół może, że tam troszkę tu, później pod dołem się podklei, będzie dobrze. No ale sam fakt tego, że takie kwiatki wychodzą w trakcie, że tak powiem, montażu. Coś jeszcze wam mogę pokazać ciekawego? Na razie chyba nie. Na razie chyba nic mi więcej nie wyszło. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Zobaczcie, jaki fajny montaż deski. Wiadomo, że kibelek jest innej konstrukcji niż podwieszany, ale wiecie, jak to jest w podwieszanej, że te śrubki przeważnie są schowane pod tymi, jakby to powiedzieć, prowadnicami dla deski. I żeby to spasować ładnie, całą deskę, no to trzeba założyć, przymierzyć, przytrzymać, zdjąć deskę, dokręcić, założyć jeszcze raz, zrobić korekcję, a tu mogłem założyć deskę, ładnie ją ustawić do obrysu kibelka. Dojście jest piękne, żeby dokręcić, bo śrubki są na wierzchu. Nie można tak robić w podwieszanych kibelkach, żeby to było dłużej, te dziury trochę dalej, żeby to było poza deską. I tak na to idzie maskownica. Ech, nie było łatwo to wszystko pospinać. Zobaczcie, jaka pajęczyna. Ale jest, udało się. Nie wiem, czy tam dużo widać. Z tej strony więcej widać. Po prostu zaworami wyszedłem, kolankiem z nyplem ze ściany i z małą przedłużką, żeby minąć zawias. Tu oczywiście podwójne syfony, też ciężko było wpiąć ten element, żeby to tam wcisnąć za tą gardzielą, ale pomyślane są te szafki, jakby nie można było tutaj tego łuku z tyłu wyciąć 5 cm więcej, żeby był luz. No ale jest. Chodź jak należy.